Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bądźcie pozdrowieni, kochani, wszyscy, którzy w różny sposób jednoczymy się w ten dzień. Pozwólcie moi drodzy, że skoncentruję się dzisiaj, skoro tak, takiej rzeszy uczestniczymy w tej pierwszej sobocie, chociaż świątynia prawie pusta, to w inny sposób dzięki technice jesteśmy obecni. Widzimy się, słyszymy. To też, moi drodzy, do Was tu obecnych i zebranych w różnych miejscach Polski i zagranicy. Pragnę skierować te słowa, byśmy wspólnie pochylili się nad tajemnicą tego dnia, dzień, przez który zmieniamy losy świata. Zobaczcie, jak to brzmi w sposób nieprawdopodobny. Naprawdę to możliwe. Kiedy przychodzi jakiś wirus i świat staje, możemy my jako ludzie cokolwiek zmienić? No właśnie, my nie. A Bóg? Bóg tak. I On nas zaprasza, byśmy zrealizowali nie swoje recepty, tylko właśnie Jego. I stąd, kochani, pozwólcie, że w tym klimacie. Przywołam słowa, które niedawno były czytane w Ewangelii, kiedy to Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia. I od razu ci, którzy są świadkami cudu, pytają, czyja to była wina tego, który był niewidomy, czy jego rodziców. Zobaczcie, jak my podobnie pytamy dzisiaj. Chciałoby się postawić, tych, którzy są winni tej całej sytuacji, pod ścianę powiedzieć to przez was. Skąd to się wzięło? Dlaczego? Tysiące pytań. A Jezus mówi, ani Jego, który jest niewidomy, ani rodziców. To stało się po to, by się objawiły sprawy Boże. A więc nie do nas należy sąd, wyrok. To nie do nas należy rozstrzygać, co to się teraz dzieje. Do tego nie mamy prawa. Ale mamy prawo pochylać się na tym, bo jeśli objawiają się Boże sprawy, to mamy prawo pochylić się nie po to, by szukać winnych takiego czy innego grzechu. Bo Maryja mówi, ratujmy grzeszników, a nie potępiajmy. A więc skoro się tu objawiają sprawy Boże. widzimy tą skalę tych doznań, które sprawiają, że cały świat koncentruje się dzisiaj na jednym. A więc czy Bóg chce nam coś powiedzieć? Skoro w takiej skali z taką siłą przemawia? To też przywołajmy kochani Słowa Maryi. W tym kontekście już próbujmy rozeznać, Jakie tu Boże sprawy się dokonują? Maryja mówi w lipcu: Zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. To ponoć się stało druga wojna, czasy komunizmu. Ale Maryja mówi dalej. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, ale jeżeli nie, nie zostaną spełnione, bezbożna propaganda rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny, prześladowania kościoła, dobrzy będą męczeni, ojciec będzie musiał, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody zginą. Nie mówi, że przez wojnę. A więc może ta sytuacja gdzieś jest jakimś zwiastunem, prześwitem tych prawd, o których Maryja mówiła, skoro się tak wszyscy się boją, że mogą umrzeć, mogą się zarazić, tak z niepokojem patrzą w przyszłość. Posłuchajmy dalej, kochani. Jak mówi najmłodsza z trójki dzieci, która rozmawiała Słuchała, jak Maryja rozmawia z Lucją, Jacenta. dziś już święta Phyacynta. Oto jej ostatnie słowa zapisane tuż przed śmiercią. Posłuchajcie, co mówi dziesięcioletnie dziecko, które wpatrywało się w serce Maryi. Grzechy świata są bardzo wielkie. Matka Boża powiedziała, że na świecie jest wiele wojen i niezgody. A wojny są niczym innym jak karą za grzechy świata. Matka Boża nie może już powstrzymać karzącego ramienia swego umiłowanego syna nad światem. Trzeba pokutować. Jeśli ludzie będą żałować, to Pan Jezus im jeszcze przebaczy, ale jeśli nie zmienią swego życia, przyjdzie kara. Ktoś powie, to mówi jakieś małe dziecko. A w ogóle te słowa wcześniej to są słowa Maryi, ale to są prywatne objawienia, chociaż może przez Kościół uznane, nie musimy się nimi kierować, a więc to nie do nas. To przywołajmy słowa Kościoła, jak mówi papież, bo tego trudno podważyć. Co mówi Ojciec Święty? Tym bardziej jest to dobitne i pragnę to przywołać. Popadają w czasie II wojny światowej, kiedy miliony ludzi cierpi, umiera, ginie na frontach, i papież mówi takie słowa: Nie wystarczy się modlić, wzywać pomocy Jezusa pośrednictwa Maryi. Trzeba by wszyscy poznali i uznali, że ta wojna, która wydaje się największą od początku świata, jest ostatecznie nie innym, jak najzasłużeńszą karą z powodu obrażania Bożej sprawiedliwości. Zdaję sobie sprawę z tego, kochani, że te słowa brzmią chropowato, tak może mocno, że w tej chwili, kiedy tyle może jest bólu, niepewności, to takie słowa jeszcze bardziej może nas przybijają. Ale proszę, spójrzmy na te słowa, kochani. Nie jako wyrzut, jako oskarżenie, jak to nas Jezus poucza, nie by wydać wyrok. Tylko jeśli się nie dokonują Boże sprawy, to spójrzmy, szukajmy prawdy, bo prawda nas wyzwoli. Nie piękne, ciepłe słowa i głaskanie po głowie. To jest potrzebne, kiedy człowiek cierpi, kiedy jest mu ciężko. Ale te słowa nie wystarczą. Bo to nie chodzi tylko o współczucie. Zawsze chodzi o prawdę. Tylko prawda nas może podnieść, ocalić, wyzwolić. To też posłuchajmy dalej, co mówi papież: że skoro ta wojna to jest kara Boża, dzisiaj to słowo to aż brzmi dziwnie, jakby nie na nasze czasy, ale to mówi głowa Kościoła, wikariusz Chrystusa, pokazując w tej jakże trudnej karcie drugiej wojny, karcie historii, co się dzieje i mówi tak dalej. Rozum ludzki, zadufany w swoje siły, odmówił należnego Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali religię, całkiem ją zlekceważyli. Nakazy religii jako od niegodne siebie i swoich czasów odrzucili. Dążyli jedynie do wygód, do bogactw rozkoszy. To się zemściło. Gdyż kiedy usunie się świętość i religię Następuje wielkie zamieszanie w życiu i gwałtowne zaburzenia. Zbłądzono, trzeba nawrócić. Były ciemności, trzeba światła prawdy. Ci, którzy odrzucili religię, niech teraz do niej wrócą. Obyczaje mają być uformowane według nauki Chrystusa. Nauka ta ma objąć swoim wpływem jak najszersze kręgi życia. Im więcej włożymy w to wysiłku, tym milsze będą Bogu modlitwy. A więc, kochani, tu chodzi o prawdę. Również w chwili, kiedy wydaje się, że tak wiele cierpienia, trzeba mówić prawdę. Bo tylko prawda nas może podnieść pokazać światło. Pokazać drogę. I skoro, kochani, jest grzech, a tego nikt nie zaprzeczy, że tak jest, bo i w życiu każdego z nas tu obecnych, on również nas dotyka, bez wyjątku. A widzimy w świecie, i Maryja mówi: To ich ratujcie, biednych grzeszników. Nie potępiajcie. I właśnie jedną z dróg, bardzo konkretną, którą wskazują papieże i Kościół, to droga wynagrodzenia. Bo nie wystarczy mówić o grzechu. Trzeba coś zrobić, żeby go z tego świata usunąć. Ale właśnie nie zapominajmy o tym, że grzech ma ten wymiar indywidualny, który porządkujemy, że tak powiem w skrócie, w sakramencie pokuty, kiedy ja staję w prawdzie przed Bogiem, w sakramencie, i przed Bogiem mówię, że żałuję, postanawiam poprawę, nazywam zło złem i wyrzucam z serca. Ale skutki pozostają. Jeśli jako kierowca popełnię błąd przez braworową jazdę, wbrew przepisom, to to, że się wyspowiadam, jeśli wcześniej doprowadziłem do wypadku i ktoś zginął albo ktoś cierpi, to przez moją spowiedź nie wskrzeszę zmarłego, który zginął. Skutki pozostaną. Trzeba uleczyć czyjeś serce, które może cierpi po stracie syna, męża. Skutki pozostają. I jak te skutki uporządkować, to właśnie Kościół mówi o wynagrodzeniu. I to jest ten dzisiejszy dzień. Ale to nie tak, że mamy przyjść i wołać Boże. Każdy z nas inaczej na swój sposób właśnie w jedności. I bardzo konkretnie Maryja nam przedstawia, co to znaczy wynagradzać. Można rzeczywiście może i w różny sposób, niewątpliwie tak. Ale bardzo konkretnie pokazany przez Kościół, a wcześniej ukazany w Fatimie, to droga pięciu pierwszych sobot. Bo właśnie to, cośmy dzisiaj uczynili, te cztery warunki z jedną intencją. Jeszcze raz je powtórzmy. Pierwsza sobota, o której mówi Maryja, to nie sam tylko dzień, że oto ja mam tylko westchnąć, wołać, modlić się do Maryi, tylko mam to uczynić w bardzo konkretny sposób. Intencja, która nas jednoczy, jest jedna i bardzo konkretna wynagradzająca niepokalanemu sercu Maryi. Więc jeśli ja odprawiam to nabożeństwo, to z taką intencją. Niektórzy pytają, czy mogę za syna, za męża, za znajomego przyjaciela. Nie, to jest całkowita bezinteresowność, bo to ma być z miłości nie z wyrachowania. Wynagradzam za grzech. Pragnę wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi za wszystkich, jak mówi Maryja, za biednych grzeszników, za siebie i za innych. Z taką intencją przystąp do spowiedzi. W pierwszą sobotę lub wcześniej, a w ten dzień, odmów jedną część Różańca. Skoro to jest, jak się przedstawia w Fatimie, Matka Boża Różańcowa, to z nią się rozmawia nie po portugalsku, tylko w języku Różańca. To też mówi: porozmawiaj ze mną, przynajmniej w ten dzień. Różaniec. Drugie: to medytacja, 15 minut. Porozmyślaj nad jedną, kilkoma różańcowymi tajemnicami, by w nich rozważać, co przeżywa serce matki, kobiety, człowieka, kiedy było przy Jezusie, co przeżywa właśnie serce Maryi. To, jak kiedy przychodzą do niej pasterze, kiedy Jezus narodził się w betlejemskiej grocie, Maria nic nie rozumiała, jak mówi Ewangelia, rozważała w swoim sercu. A jak się zagubił w świątyni i mówi: czemuście mnie szukali? Również nie rozumie, ale jak mówi Ewangelia, rozważała w swoim sercu. To też Maryja mówi: porozmyślaj przez 15 minut o mojej obecności przy Jezusie. Rozważ jedną, kilka różańcowych tajemnic. A więc jedno to różaniec, niezależnie od różańca, kwadrans medytacji. Tu w różańcu patrzymy na Jezusa oczami Maryi, a w medytacji serce matki. Spowiedź, różaniec, jedna część, kwadrat medytacji i ten szczyt, na który w, się wspinamy, by przyjąć z wiarą Boga w komunii świętej, zostawić wszystko. Choć to nie niedziela, chociaż nie ma obowiązku, to przyjść raz w miesiącu z miłości. Świat nie chce Boga, to ja przychodzę by przyjąć Go do własnego serca, bo ja Go kocham. Przyjmij Jezus To ten czwarty warunek, który dokona się za chwilę w Komunii Świętej, w czasie tej Najświętszej Eucharystii. I moi drodzy, to jest pierwsza sobota. Wielu z was spotyka się na tych przepięknej modlitwie w wielu miastach w Polsce i zagranicy, organizując... Poprzez męski różaniec pierwsze soboty. To pamiętajcie, kochani, jeśli mamy wypełnić to, o co Matka Boża prosiła, to musi być tego dnia to, o co Bóg prosi. Ta Boża recepta. I ma być to uczynione właśnie w jedności. Razem, tak samo, bo to jest nie nasz ludzki wymysł, tylko Boży dar. Spowiedź, różaniec, kwadrans medytacji i komunia święta. I zawsze ma nas prowadzić, jednoczyć ta jedna intencja, wynagradzająca niepokalanemu sercu. A więc, kochani, to jest Boży dar. Ten dzisiejszy dzień to nabożeństwo, jeśli ludzie ma życzenia spełnią. To też nie szukajmy, moi drodzy, nowości, sensacji, nowych proroctw, które teraz jakby się wysypują. Nie dajmy się złapać w tą pułapkę, że teraz nagle mamy cudowne recepty. W chwilach próby obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo Kościołowi. Nie gonienie za sensacją nowością. Jeśli armia w chwilach próby będzie szukała nowych rozwiązań recept i każdy żołnierz będzie szukał nowego rozkazu, to ta armia zostanie w mig rozbita. Trzeba jak na Westerplatte stanąć razem i być zjednoczony jednym rozkazem, czyim Bożym wskazaniem Kościoła. Bo wtedy stu żołnierzy na Westerplatte zatrzymało armię. Dlaczego? Bo byli jednością. Słuchali dowódcy i potrafili na ołtarzu ołczyzny Złożyć życie, bo tak brzmiał rozkaz. Jeśli męski różaniec w tylu miejscach gromadzi się z różańcem w ręku, to jest jeden rozkaz Maryi. Jeśli ludzie my życzenia spełnią, trzymajmy się tego rozkazu. I bądźmy wierni. Posłuchajcie jako przestroga i jako zachętę, kochani. Słów siostry Łucji, która mówi tak. Co się tyczy złych czasów, przez które przechodzimy, tylko Bóg nas ocali, a uczyni to z pomocą niepokalanego serca Maryi, naszej niebieskiej Matki która jest taka dobra. Ufności. Ale jak wiecie, obietnica jest warunkowa. Jeśli przestaną obrażać Boga, jeśli będą czynić pokutę, jeśli oddadzą się modlitwie. Patrząc na nas jako społeczność, patrząc na naród jako całość, mamy powodów wiele do obaw. Czy przestaliśmy obrażać Boga? Czy w miejsce grzesznego życia, jakie dotąd prowadziliśmy, rozpoczęliśmy życie pokuty, jakiego domaga się prawdziwe zadośćuczynienie? Czy modlimy się ze skruchą i wytrwałością? Małe grupy tak, ale większość, całość nie. A więc jeśli nie spełnia świat tego, co Maryja prosi, Bóg przez Maryję prosi, to nie ma tych owoców. Nie szukajmy więc nowych rozwiązań, bo wielkość nasza polega na tym, że będziemy wierni, a nie przez to, że będzie wszyscy, będziemy wszyscy wprawieni w tym, by szukać nowych rozwiązań. Niech ten, którego dzisiaj pierwszą rocznicę śmierci obchodzimy. Święty Franciszek Marto będzie nam przykład. On nie widział Matki Bożej, nie słyszał jej, nie rozmawiał z nią. Dopiero po chwili, jak mu powiedziała, Łucja odmawia różaniec, to zaczął odmawiać i zobaczył Matkę Bożą. I nagle słyszy, że jest jego imię wymieniane, Łucja mówi do Matki Bożej, używając Jego imienia. O co się pytała, czy pójdziesz do nieba? I co powiedziała? Tak, ale musisz odmówić wiele różańców. I on nie pyta, dlaczego ja, a wy nie musicie, ja muszę, dlaczego jestem gorszy, wy jesteście lepsze. On rozpoczyna od tej chwili nieustannie modlić się na różańcu. Nie ma tych wszystkich dywagacji roztrząsanie niewątpliwości, jeśli ta Pani prosiła. Będę tyle, ile chcę, odmawiał różaniec i go odmawia, kiedy tylko może. Nie czuje się pokrzywdzony i nie pyta w nieskończoność, dlaczego. Tylko jeśli rozkaz brzmi, odmawiajcie różaniec, masz go odmawiać, to on to czyni. I tego nam dzisiaj trzeba na nasze czasy. Ciągle szukamy wyjaśnienia, potwierdzenia. Dlaczego tak, a nie inaczej? Bo jeśli Bóg tak chce, to trzeba nam stanąć jak armia, która zasalutuje i powie się, że to jest rozkaz, to trzeba tak uczynić. Jak będziemy pytać w nieskończoność, to będziemy stać w miejscu, a tylko będą wrogowie się cieszyć. Niech zatem święty Franciszek Marto. Będzie dla nas tym, który będzie nas również prowadził. Jeśli ta pani chce, to ja od dzisiaj tylko to będę robił. I wnet idzie do nieba jako pierwszy strójki pastuszków. Do końca jest wierny. A jak nie mógł, już mówić nawet jednego z Maryjo. To trzymał w ręku różaniec i prosił Łucję z wymówcie, bo ja już nie mam siły. Do końca. Rozkaz Boga to świętość. Niech ona, Maryja, skoro jest naszą królową, jeśli daje nam rozkaz. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, to razem do boju. Po zwycięstwo.